Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Stefan Kisielewski, znany publicysta jeszcze z czasów komuny, który wpisywał w Tygodniku Powszechnym, przyjaciel pana Janusza Korwin-Mikke i razem z nim współzałożyciel Unii Polityki Realnej, która potem się przerodziła w Kongres Nowej Prawicy, tą obecną partię, to mawiał w ten sposób i pisał w ten sposób, że socjalizm jest to ustrój, który bohatersko pokonuje przeszkody nieznane w żadnym innym ustroju. No i teraz Państwu zademonstruję właśnie takie pokonywanie przeszkód właśnie w ustroju socjalistycznym, które nie byłyby znane w żadnym innym ustroju. Otóż proszę Państwa, no kilkanaście dni temu, czy może już kilkadziesiąt, zaraz po wyborze nowego papieża Franciszka, pewna pani dyrektor z Teatru w Poznaniu, Teatru 8 dnia, z tego co pamiętam, wyraziła się o nowym papieżu, że jest to, no i tutaj użyła takiego wyrazu na CH, powszechnie uważanego za wysoce obraźliwy. Nie będę go Państwu tutaj demonstrował na moim blogu, no bo się po prostu krępuje i nie chcę Państwa uszu urazić, ale chyba Państwo się domyślają, o jaki wyraz chodziło. Zresztą sprawa była znana. No i proszę Państwa, co potem było? No potem rozległy się protesty z różnych środowisk, że jakim prawem, jak ta pani śmie publicznie, bo no to w internecie, na jakimś chyba Twitterze, czy na jakiejś stronie powszechnie znanej, tak zrobiła. Więc jakim prawem ta kobieta uraża uczucia religijne ludzi, no obraża człowieka, który jej nic nie zawinił. Który w ogóle w danej sprawie, o której tam tej kobiecie chodziło, też prawdopodobnie, jestem przekonany, nic nie zawinił. Nie miała żadnych podstaw, żeby tak go nazywać. No rozległy się protesty, żeby tą kobietę usunąć z tego dyrektorowania tym teatrem, który jest teatrem jakimś tam miejskim czy państwowym, no w każdym razie na garnuszku miasta albo państwa. Bardziej miasta chyba. Poznania. Rozległy się również głosy w jej obronie, że ta kobieta ma prawo do własnej ekspresji, do własnych poglądów, że jakim prawem chce się ją usuwać, wywalać z pracy, jeżeli to jest taka zasłużona kobieta, taki dobry tam działacz teatralny i tak dalej. I proszę Państwa, no jest to typowy problem socjalizmu, że jedni ludzie chcą tą kobietę wywalić z roboty, a inni chcą ją bronić przed tym wywaleniem. No i proszę Państwa, gdyby to nie był socjalizm, gdyby ten teatr był prywatny, to czy w ogóle byłby jakikolwiek problem? No nie. Po prostu tak. Albo ta pani byłaby właścicielem teatru, więc robiłaby to, co chce. Nikt by jej z pracy nie wywalił, bo ona jest właścicielem. Albo byłby prywatny właściciel, który podjąłby tą decyzję. Zrobiłby tak albo inaczej i nikt nie miałby prawa się w to wtrącać, bo to jest jego prywatny teatr. Oczywiście ludzie, którzy na tą panią byli obrażeni, do tego teatru mogliby przestać chodzić, jeżeli chodzili wcześniej. No i tyle. I teatr by splajtował ewentualnie. I pan właściciel teatru sam musiałby podjąć tą decyzję o zmianie dyrekcji teatru, jeżeli by to się tak dla niego finansowo źle skończyło. I prosta sprawa. Sprawa się sama wyregulowała. Albo być może ta pani jest takim dobrym reżyserem, czy dyrektorem, czy ogólnie człowiekiem teatru, że mogła sobie by na takie ekstrawagancje pozwalać, a ludzie i tak do teatru by przychodzili. No trudno. No. Proszę Państwa, no, gust nie podlega dyskusji. No i tyle. Był taki kabaret, który w telewizji też w związku z papieżem użył jakichś obraźliwych sformułowań. I potem czytałem chyba w Gazecie Wyborczej byłaby chyba informacja, czy na jakimś portalu, który tak pobieżnie przeglądałem, że ten kabaret żali się na to, że różne zaproszenia od różnych prywatnych instytucji zostały mu cofnięte po tym występie. No i świetnie, i wspaniale. I to jest właściwa reakcja. Swoim zachowaniem obrazili ludzi i ci ludzie nie chcą ich zapraszać teraz. No, prawidłowo. Nauczą się rozumu. To jest jedna sprawa. Inna sprawa, proszę Państwa, że pewna pani, która pracuje w Polskiej Akademii Nauk, ja o tym już mówiłem, dwóch takich bohaterów książki Kamień na szaniec uznała, że byli homoseksualistami, a wydedukowała to z relacji z pamiętnika jednego z tych bohaterów, który mówił, że trzymał umierającego przyjaciela za rękę i tamten no bardzo to głęboko odczuwał, był z tego, no, był szczęśliwy, krótko mówiąc, z tego trzymania za rękę.
I proszę Państwa, ta kobieta z tych cytatów wydedukowała, że to byli dwaj homoseksualiści. A tutaj trzeba jeszcze Państwu przypomnieć, że Rudy został odbity z rąk gestapo właśnie no, parę godzin wcześniej, parę czy paręnaście godzin wcześniej. Był torturowany. No więc, proszę Państwa, no więc wydedukowanie, że trzymany przez przyjaciela był szczęśliwy, że jest na wolności, że jest blisko swoich przyjaciół i wydedukowanie na podstawie tego, że jest homoseksualistą, to trzeba być kretynem, najkrócej mówiąc. Przy czym ja nie twierdzę, że akurat ci młodzi ludzie byli tacy, czy byli inni. Ja tego nie wiem, proszę Państwa. Aczkolwiek nie wydaje mi się, ale wydedukowywanie z takich zachowań homoseksualizmu, to już jest kretyństwo. I proszę Państwa, rozległy się oczywiście głosy ludzi oburzonych na tą panią doktor, badaczkę z Polskiej Akademii Nauk. No i znowu jest problem niesamowity, bo ona w tym pani pracuje. Jeżeli by ją wywalić stamtąd, to będą głosy protestu oczywiście. Jeżeli ją zostawić, jest wielu ludzi niezadowolonych. Dlaczego? Dlatego, że ta Polska Akademia Nauk jest finansowana z budżetu państwa. Jaka jest recepta znowu? Proszę Państwa, zlikwidować finansowanie nauki z podatków, czyli przez państwo. Niech różni badacze, którzy badają literaturę, materiały ceramiczne, samoloty, inżynierowie i tak dalej, utrzymują się z prywatnych dotacji, z prywatnych funduszy, z prywatnych grantów. I wtedy nie będzie problemu. Każdy będzie badał i pisał i mówił to, co uważa za słuszne w jego przypadku, i albo znajdzie ludzi, którzy swoimi finansami to wesprą, albo nie znajdzie. Jeżeli nie znajdzie się, będzie musiał wziąć za inną robotę i tyle. W tym momencie, jeżeli to Państwa przeraża, że upadnie nauka, to chcę Państwu przypomnieć, że Mikołaj Kopernik swoje teorie naukowe, system heliocentryczny, stworzył bez pomocy państwa. Nie było wtedy ani Unii Europejskiej, ani Polskiej Akademii Nauk, ani Ministerstwa Nauki, ani Ministerstwa Oświaty. Mimo tego on to stworzył. Maria Curie-Skłodowska odkryła promieniotwórczość, odkryła dwa pierwiastki promieniotwórcze, też bez pomocy państwa. Jeżeli chodzi o naukę, Einstein podobnie. Jeżeli chodzi o kulturę, o finansowanie kultury, proszę Państwa, tak samo. Najwybitniejsze dzieła kultury, wielcy malarze, wielcy kompozytorzy i tak dalej, tworzyli bez pomocy państwa. Państwo się wtedy nie wtrącało ani do nauki, ani do sztuki, ani do architektury. Prawie do niczego. Państwo zajmowało się tym, czym powinno, czyli obroną granic, czyli miało armię, i utrzymywało porządek na danym terytorium, czyli miało sądy, miało jakieś siły porządkowe, które się nazywały policją, a to jakoś inaczej w starszych epokach. I tyle. I proszę Państwa, chyba na tym skończę mój odcinek. Jeszcze a propos tego panu. Było też zamieszanie wielkie w mediach, że jeden z profesorów tej też Polskiej Akademii Nauk, historyk tym razem, tłumaczył swoje poglądy na temat prześladowań Żydów. I tam użył pewnych poglądów, które się bardzo nie spodobały środowiskom lewicowym. Znowu wielki problem, znowu wielka nagonka na niego. Proszę Państwa, ta sama historia. Niech wszyscy badacze, którzy badają i historię, i literaturę, niech robią to za własne pieniądze lub za pieniądze ludzi, którzy prywatnie na to się złożą. I nie będzie wtedy, proszę Państwa, problemu. Oczywiście, ludziom się będzie jedno podobać, drugie nie podobać. To, co im się podoba, będą to wspierać finansowo. Tam, gdzie się im coś będzie nie podobać, będą to omijać i dobrze, i będzie spokój. Żegnam Państwa.